Otwieram 22. sesję Rady Miejskiej w Brusach. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam na dzisiejszej sesji. Witam Pana Burmistrza, Panią Sekretarz, Panie i Panów Radnych łączących się z nami za pośrednictwem internetu. Proszę Państwa, stwierdzam, że na ustawowy skład Rady 15 sesji uczestniczy 11 radnych, w związku z tym sesja jest prawomocna. Chciałbym na początku przedstawić może przykrą mi informację. 4 marca w środę zmarł w świętej pamięci pan Hubert Majkowski w wieku 74 lat. Był radnym Rady Miejskiej w Brusach i przewodniczącym Komisji do Spraw Rodziny w latach 1998-2002. Bardzo proszę Państwa o uczczenie jego pamięci minutą ciszy, o powstanie i uczczenie minutą ciszy. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Dziękuję. Proszę Państwa, chciałbym też uzupełnić informację. Pan Hubert urodził się 3 listopada 1946 roku. Był wieloletnim członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosobudach. Za swą działalność strażacką został odznaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Pracował w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Brusach i w Kosobudach. W latach 1990-1994 był członkiem Komisji Budżetu i Finansów spoza Rady oraz radnym Rady Miejskiej w Brusach w latach 1998-2002. W tym czasie był przewodniczącym Komisji do Spraw Rodziny oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. Od wielu lat był nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach. Był organizatorem licznych wycieczek i pielgrzymek, w szczególności corocznych wyjazdów na dożynki jasnogórskie. Z wielką przyjemnością też uczestniczyłem w tych pielgrzymkach i tutaj Pan Hubert, to byliśmy po imieniu, mówił do mnie przyjacielu i tak się traktowaliśmy, byliśmy przyjaciółmi. Dla mnie jest to też wielka strata, ale jak wiadomo, największą stratą jest dla rodziny i chciałbym tutaj w imieniu samorządu miasta i gminy Brusy złożyć rodzinie, przyjaciołom i wszystkim bliskim pana Huberta najszczersze wyrazy współczucia. Uczestniczyliśmy z panem burmistrzem w pogrzebie w Kosobudach w sobotę po śmierci pana Huberta. Przystępujemy, proszę Państwa, do procedowania sesji. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie protokołu z 21. sesji Rady Miejskiej. Protokół był dostępny w Biurze Rady. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do protokołu? Proszę o zgłaszanie uwag. Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 21. sesji? Proszę o podniesienie ręki za głosowanie na tablecie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę. W głosowaniu jednogłośnie został przyjęty protokół z poprzedniej sesji. Jeszcze jeden głos tutaj nam zalega. Jakieś problemy są z łączami. Niemniej wszystkie głosy są za, więc jednogłośnie Rada przyjęła protokół 21. sesji. O, dziękuję. Są wszystkie głosy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, przedstawienie porządku obrad.
Więc kolejnym punktem będzie informacja burmistrza Brusa o podejmowanych działaniach. Punkt 5. Informacja z działalności komisji w okresie międzysesyjnym. Punkt 6. Podjęcie uchwał w sprawach. Zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2021. B. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brusy na lata 2021-2029. C. Rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie wyrażenia opinii na temat przeprowadzenia referendum ludowego oraz o poparcie rządu tymczasowego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. D. Częściowego zwolnienia z opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Punkt 7. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami. Punkt 8. Sprawy organizacyjne. Punkt 9. Zamknięcie obrad. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do jego realizacji. Bardzo proszę, punkt 4. Informacja burmistrza o podejmowanych działaniach. Prosimy pana burmistrza o zabranie głosu i przedstawienie informacji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, po raz kolejny już łączymy się właśnie w taki sposób online. Wszyscy mamy nadzieję, że to kiedyś się zmieni, że będziemy mieć więcej ze sobą kontaktu i w sposób taki po prostu tradycyjny sesje będą mogły się odbywać, ale niestety, jak wiemy, te ograniczenia w chwili obecnej są jeszcze większe, a od poniedziałku będzie to zaostrzone również na terenie całego kraju, nie tak jak w chwili obecnej na terenie naszego województwa, ale może o tym jeszcze dwa zdania troszkę później. Proszę państwa, nie uczestniczyłem w ostatniej sesji Rady Miejskiej, chociaż przeanalizowałem sobie te wszystkie sprawy, które były, zresztą uczestniczyłem w przygotowaniu tych poprzednich projektów, uchwał, materiałów sesyjnych, ale też zapoznałem się z tematami, które państwo poruszaliście. Mamy okres wiosenny, już można powiedzieć, na to czekaliśmy. Ta pandemia utrudnia nam pewne działania, ale na pewno całą parą ruszają zaplanowane inwestycje. Tego mamy całkiem sporo na terenie naszej gminy, bo to są inwestycje związane z obiektami kubaturowymi, z budynkami, ale również inwestycje drogowe czy inwestycje związane z budową infrastruktury podziemnej, chociażby tej kanalizacji deszczowej. Można powiedzieć, że to w takim jednym czasie wszystko rusza. Głównie prace rozpoczęły się w okresie miesiąca lutego, chociaż prace w budynku starej szkoły to sukcesywnie były realizowane. I tak, proszę państwa, rozpoczęła się budowa ulic na osiedlu Słonecznym. Jak wiemy, jest to inwestycja podzielona na kilka etapów, na lata 2020-2023. W roku ubiegłym zrealizowaliśmy niewielki zakres, bo to jest odcinek ulicy Akacjowej o długości ponad 120 metrów. Więc krótki odcinek i łącznik od tej ulicy Akacjowej do ulicy Słonecznej o długości ponad 60 metrów. Wykonawca planował w okresie zimy na kolejnych ulicach, a więc na ulicy i Różanej, ulicy Zielonej, Łanowej, wykonywać prace związane z budową kolektora deszczowego. Też tak chcieliśmy, bo prawda jest taka, że im szybciej te prace się wykona, to znaczy im będzie też dłuższy czas od wykonania tych prac związanych z ułożeniem infrastruktury podziemnej do czasu tworzenia nawierzchni asfaltowej, czy to z kostki
podmrukowej. Im dłużej, tym lepiej, bo zawsze ten grunt lepiej osiada, te kolektory, grunt jest lepiej zagęszczony, ale niestety warunki atmosferyczne też były niełatwe i wykonawca z tego zrezygnował. Ale zostały już wznowione prace i tutaj przede wszystkim na ulicy Różanej związane z budową sieci wodociągowej. To są też pewne węzły, które trzeba przebudować. Czy też wykonawca już wykonuje pracę w obrębie ulicy Modrakowej, Zielonej, Łanowej. Tak? Tam są też takie brakujące odcinki sieci wodociągowej i te prace trwają, a więc zakres, który będzie wybudowany w tym roku, to jest ulica Różana oraz część ulicy Kwiatowej. Natomiast ten kolejny zakres będzie realizowany w roku 2022-2023. Jeszcze raz przypomnę, inwestycja podzielona na etapy. Całkowita wartość tego zadania to, przypomnę, ponad 6 milionów złotych, a ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych to dofinansowanie z programu dróg samorządowych. Kolejna inwestycja, która realizowana jest również z programu dróg samorządowych, Funduszu Dróg Samorządowych, to budowa ulicy Kościelnej. Tam prace zostaną wznowione w kwietniu. Inwestycja ta powinna być zakończona do połowy tego roku. Zostały wykonane prace wcześniejsze, a więc wkład tego zadania też wchodziło odtworzenie czy remont, przebudowa zbiornika na wody deszczowe. Wiemy, że akurat w Kosowodach tam są poważne problemy. To jest jedna z bardziej skomplikowanych miejscowości, jeżeli chodzi o wody deszczowe. I te prace zostały wykonane i został też wbudowywany kolektor deszczowy już częściowo w tej ulicy Kościelnej. Całkowita wartość zadania to około 1 milion złotych, około 420 tysięcy złotych to dofinansowanie. Rozpoczęliśmy również w ramach programu dróg samorządowych, w ramach tego funduszu, budowę ulicy Polnej w Brusach. Te prace rozpoczęły się w tym tygodniu, dokładnie przedwczoraj. Też zadanie, które będzie zakończone w tym roku. Tutaj za utrudnienia, które są, to też przepraszamy, ale trzeba ten okres przeżyć, będzie lepiej, bo jest tam zlokalizowanych też kilka podmiotów gospodarczych, a więc odbywa się również transport samochodów dostawczych, ciężarowych, a więc też będą pewne utrudnienia, dlatego prace muszą być tak wykonywane, że nie można całkowicie drogi zamknąć, tak jak możemy to w przypadku niektórych dróg robić i zastosować pewne objazdy. Kolejnym zadaniem, które jest realizowane też z Funduszu Dróg Samorządowych, to jest budowa ulicy Długiej w Męcikale. Te prace właściwie rozpoczęły się w miesiącu lutym. Przypomnę, że powstanie droga o długości ponad 1400 metrów, jezdnia 5-metrowa, no i niezbędna infrastruktura. Nie będę tego wszystkiego też wymieniał, bo jest i odcinek chodnika i trochę kolektora deszczowego, ale też jest to odwodnienie powierzchniowe, bo takie możliwości są, nie wszędzie trzeba budowywać kolektor, czy też brakujące oświetlenie. To jest zadanie o wartości około 2 miliony złotych. Dofinansowanie ponad 800 tysięcy, około 820 tysięcy złotych i też mam taką nadzieję, że w okresie letnim termin jest przewidziany do końca sierpnia tego roku. I to są, proszę Państwa, zadania realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych. To jest spory zakres i dlatego
Nie ukrywam, że też cieszę się, że otrzymaliśmy dofinansowanie na tyle zadań. Ubiegamy się o kolejne dofinansowania, tutaj przede wszystkim miasto Brusy. No, marzy nam się ta przebudowa centrum miasta Brusy. Można powiedzieć, że prace projektowe już się rozpoczynają, tak bym to określił, a więc to też jest bardzo istotne i pewnie to zaprojektowanie centrum będzie najtrudniejsze, bo będą rodzić się pytania też, jaka będzie organizacja ruchu rzeczywiście docelowo po zrealizowaniu tego projektu, a więc nie jest to też łatwe projektowanie tego naszego centrum, ale na pewno tutaj będziemy wszyscy się tym interesować i będziemy w to zaangażowani. Tutaj również Państwo radni czy mieszkańcy, bo to spojrzenie może być rzeczywiście różne na to centrum, na organizację ruchu. I to nie dotyczy tylko mieszkańców miasta Brusy, ale tym będą się interesować mieszkańcy wszystkich naszych miejscowości, którzy do naszego miasta docierają i się z Brusami utożsamiają. To nie jest tak, że tylko te decyzje o tym, jak to centrum ma wyglądać, mogą podejmować tylko ci, którzy tam mieszkają, ale zawsze mówimy o tym, że centrum jest własnością wszystkich mieszkańców, a więc tutaj no, każdy ma coś do powiedzenia w tej kwestii, ale mam nadzieję, że to uda nam się z tego też dobrze wybrnąć i też co najważniejsze, że otrzymamy dofinansowanie na ten cel, ale to jeszcze nie jest na dzień dzisiejszy przesądzone. Proszę Państwa, w powiązaniu z tym realizujemy pierwszy etap odwodnienia miasta Brusy, bo to wszystko jest program dróg samorządowych, to co wcześniej mówiłem, a tutaj mamy fundusze unijne, zadanie o wartości ponad 11 milionów złotych, ale trzy etapy, to jeszcze raz przypomnę, my mamy przetarg rozstrzygnięty, podpisane umowy z wykonawcą na pierwszy etap budowy odwodnienia w obrębie ulicy Kalwaryjnej. I to jest wartość zadania około 3,5 miliona złotych. Około 2 400 tysięcy złotych to jest dofinansowanie z programu operacyjnego dla województwa pomorskiego. A więc dofinansowanie kwota znacząca. Nie wiemy, jakie będą wartości dla tych kolejnych etapów, bo te kolejne etapy będą realizowane do roku 2023. A więc przypomnę, w obrębie osiedla Słowackiego, to po lewej stronie jadąc w kierunku Kościerzyny i w obrębie oczyszczalni ścieków. A więc nie wiemy, jakie tam będą wartości zadań. I tutaj, proszę Państwa, mam dobrą też informację, bo pan marszałek województwa pomorskiego razem z zarządem województwa pomorskiego zwiększył nam dofinansowanie na to zadanie po tych rozstrzygnięciach przetargowych, czy po tym pierwszym rozstrzygnięciu przetargowym. I w grudniu otrzymaliśmy zwiększone dofinansowanie o kwotę około 1 210 000 złotych. Natomiast teraz w lutym tego roku o kwotę dodatkowo 123 tysiące złotych. A więc to jest ponad 1 300 tysięcy złotych więcej dofinansowania, bo wstępne dofinansowanie było w kwocie około 6 milionów, prawie 400 tysięcy złotych, a w tej chwili 7 milionów 715 tysięcy złotych. Tak jak mówimy o tych naszych różnych zmianach w budżecie, dochodach planowanych, to jest to, na co czekamy. Dobrze, że taka możliwość była. Ona jest dzięki temu, że zmienia się wartość też kursu euro i takie pewne oszczędności są, możliwości, czy też oszczędności przetargowe na innych projektach realizowanych przez inne samorządy. Także to jest, proszę Państwa, dobra informacja. Nie wiemy, jak będzie później, bo te kolejne etapy są zaplanowane na terminy późniejsze, jakie tam będą wartości poprzetargowe i rzeczywiście, czy tutaj będzie też jeszcze szansa na zmianę poziomu dofinansowania. To jest to, co jest na teraz, na dzisiaj.
I proszę Państwa, to odwodnienie w ulicy Kalwaryjnej, a więc idziemy od centrum, dlatego było zamknięcie ulicy Dworcowej w pierwszym etapie. To ten czas musimy przeżyć, bo te prace, kiedy będą zakończone, to ta droga zostanie już udrożniona. To jest w pierwszym etapie i wykonawca będzie przesuwał się na ulicę Kalwaryjną. A więc to jest połączenie nowego kolektora z wcześniej wybudowanym kolektorem deszczowym, który przebiega przez centrum. Wymieniałem te ulice na osiedlu Słonecznym, realizowane z programu dróg samorządowych, a więc ulica Słoneczna, która no nie jest budowana, była jako pierwsza wybudowana bez odwodnienia i wiemy, jakie tam są problemy, ale będzie włączone to odwodnienie z ulicy Słonecznej, wybudowanej jako pierwszej, ale te pozostałe ulice będą mogły być włączone, dlatego to dobrze się układa, że jest to realizowane w parze. Oczywiście, proszę Państwa, to co jest sygnalizowane, bo zawsze to pytanie Państwo zadawaliście tutaj, akurat często Pan Radny Andrzej Wiecki o to pytał, dlaczego te wody tutaj są kierowane, czy nie będzie problemu w centrum i tak dalej. Oczywiście chcemy, żeby jak największa ilość tych wód opadowych była zatrzymywana w obrębie miasta, tak, w obrębie tutaj chociażby osiedla Słonecznego. Stąd pojawiają się też pewne wykupy gruntu. Wykupy gruntów, a w tych wykupach gruntów też są zbiorniki wodne. Tak? Tutaj planujemy kwotę około 500 tysięcy złotych na wykupy. To jest znaczna kwota, to jest na brakujące odcinki ulic, gdzie te wykupy nie były uregulowane, ale na zbiorniki. Moglibyśmy tego zlokalizować, zrealizować jeszcze więcej, ale wiemy, że były popełniane różne błędy na etapie planowania przestrzennego w latach wcześniejszych, gdzie likwidowano pewne oczka wodne. Przecież te oczka, one funkcjonowały, były połączone, czy to kolektorami, czy rowami otwartymi. To uległo zniszczeniu i już ten cały system nie działa tak, jak powinien. Na dzień dzisiejszy ratujemy to, co jest możliwe, a więc te oczka, które są, no to musimy je przejąć na niegminne i przy takim pierwszym intensywnym opadzie to ta woda będzie tam spływała do tych oczek, natomiast ten przelew, ten nadmiar ma płynąć do kolektorów. Ale mamy też jeszcze spory ten zakres do zaprojektowania przyszłościowo, bo są plany zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicą Kalwaryjną a torem kolejowym, tak? Powstaje nowa zabudowa. Tam też będzie trzeba docelowo kiedyś projektować drogi. Tam trzeba również uwzględniać to, żeby tej wody można odprowadzić tam jak najwięcej na te tereny, żeby ona została w obrębie też miasta. Ale to są tego typu problemy. Wiem o tych błędach w planowaniu przestrzennym, bo to są sprawy znane bardzo dobrze i nieraz poruszane, bo wiemy, że w niektórych miejscach, gdzie są budynki mieszkalne, jeszcze podpiwniczone nawet, one w niektórych miejscach po prostu w ogóle nie powinny być wybudowane, a co dopiero podpiwniczone, wtedy są uwagi, że nam zalewa piwnice. Tak? To są takie problemy, a więc nieraz po prostu nie powinny być wydawane decyzje o warunkach zabudowy, plany nie powinny uwzględniać zabudowy, bo mamy z tym problem. Ale kiedy mieszkańcom się odmawia, nie, tu nie ma zgody, to często pojawia się krzyk. Albo budynki, które powinny być zaplanowane bez podpiwniczenia. Ale wiemy, jak to często budowano, że nieraz tych piwnic w projektach nie było, a one potem się znajdowały, te piwnice, na etapie budowy i wtedy pojawia się problem, że gdzieś woda wpływa do piwnicy, do garażu, który jest w budynku mieszkalnym. A więc to jest też taki problem, że nieraz ta woda tam spływa do tych mieszkań na własne życzenie mieszkańców, bo przecież to nie było nic nowego, każdy wiedział, że ta woda może się tam po prostu pojawić. A potem jest oczekiwanie, że my mamy wszystko odwodnić, wszystko odprowadzić. Mieszkańcy też wtedy chcieliby, że wszystko z podwórek, dachów, rynny, wszystko może sobie spływać na drogę i mamy to odprowadzać. A to też tak nie jest, bo większość tych wód deszczowych jednak powinna być gromadzona na posesjach i w jakimś stopniu zagospodarowana. Niekoniecznie trzeba wszystko wybetonować, wypolbrukować.
My oczywiście uwzględniamy to, że jest ten spływ powierzchniowy i te kolektory o dużych średnicach muszą uwzględniać to, że ten spływ będzie, że ta zlewnia jest dużo większa, nie tylko woda z jezdni, ale no jest to nieraz kłopotliwe. Stąd zwłaszcza przy tych opadach intensywnych, krótkotrwałych, bo potem te systemy sobie jakoś tam poradzą, ta woda spływa, ale to, co nieraz może się w przeciągu krótkiego czasu wydarzyć, jest dla nas wszystkich bardzo kłopotliwe. I to, proszę Państwa, tyle mówię o tym tak szeroko, bo jest ileś tych problemów. Ja mam też prośbę taką do naszych mieszkańców, żeby rzeczywiście, jeżeli są jakieś spostrzeżenia, uwagi na etapie budowy, żeby zgłaszać to na bieżąco, bo nieraz jak są uwagi takie, które należy uwzględnić, które należy przyjąć, nawet jeżeli jest jakiś błąd projektowy, zdarza się, to jest normalne, to żeby na etapie budowy to uwzględniać, bo gorzej jest, kiedy przychodzimy, rozmawiamy już po zrealizowaniu czegoś. Oczywiście nie wszystkie uwagi mogą zostać uwzględnione, bo nie na wszystko też będzie zgoda projektantów, czy też nasza, ale żebyśmy popełniali jak najmniej błędów na tym etapie tego wykonawstwa, bo często projekty też obarczone są błędami. Nawet do tego zakresu, który został już wcześniej wykonany, traktuję to w tym osiedlu słonecznym. Jeżeli też jeszcze jakieś uwagi są, bardzo proszę to na bieżąco zgłaszać, bo mieliśmy sytuacje takie, że zostały pewne odcinki czy dróg, czy pewnej infrastruktury innej zrealizowane i do nas mieszkańcy pojawiali się po dwóch, po trzech latach, albo coś nie grało z granicami, kamieniami granicznymi, coś zostało uszkodzone, bramy wjazdowe, ogrodzenia, a to nie ten czas. To trzeba realizować w momencie, kiedy jesteśmy na tej budowie i trzeba z tych wszystkich problemów wybrnąć, tak abyśmy mieli te tereny uporządkowane. Proszę Państwa, kolejna sprawa związana z rewitalizacją części miasta, tak to nazywamy, a tak naprawdę to jest przebudowa budynku starej szkoły i realizacja w pierwszym etapie tego zakresu pierwszego, przebudowa, modernizacja budynku na ulicy Chełmowskiej, tak, parterowego, gdzie mamy mieszkania nasze komunalne. Ten zakres został zrealizowany jako pierwszy, ale rozpoczęliśmy pracę w starej szkole w roku ubiegłym. Oczywiście pojawiło się też ileś utrudnień, bo ten rok pandemii no, płatał nam pewne też figle, chociażby takie, gdzie wykonawcy przeżywają okres kwarantanny związany z pracownikami, nie wszyscy pracownicy są, ale to, czego zawsze się najbardziej obawiamy, to wchodzenia w budynki stare, które no, niby są zaprojektowane, ale potem okazuje się, że są różne niespodzianki, że projektant czegoś nie przewidział, nie zauważył, albo następuje rozbiórka pewnych elementów i widać, że ten problem jest. I tutaj też tak mieliśmy, bo projekt zmieniany na pewno co najmniej dwukrotnie i pewne prace też były wstrzymywane. Dlatego mamy tych zmian w budżecie sporo. Otrzymaliśmy to dofinansowanie na Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie około 1 500 000 zł, 1 400 000 to na te prace budowlane czy związane z wyposażeniem i część tych środków nie została rozliczona w roku ubiegłym. Prace zostały też przesunięte na ten rok, ale też mam taką nadzieję, bo to nie jest tak, że tutaj coś dzieje się bez uzgodnień również z panem wojewodą, urzędem wojewódzkim, pracownikami Wydziału Polityki Społecznej, przez których ten projekt jest koordynowany, dofinansowanie bezpośrednio z ministerstwa, z pieniędzy budżetu państwa, ale te przesunięcia zostały uzgodnione i kwota, która została nierozliczona, zwrot jej nastąpił w roku ubiegłym, to jest 172 000 z tego dofinansowania, 1 500 000 zł.
ale już ubiegamy się o dofinansowanie właśnie na kwotę 230 tysięcy złotych i w tej chwili się to toczy, bo takie też były nasze uzgodnienia. Ale też chcę zwrócić uwagę, że pewne kwestie pojawiają się w trakcie. To jest tak, że niestety nieraz pewnych terminów nie udaje się wydłużyć i pewne środki budżetowe muszą być rozliczane w ciągu roku. Dlatego one nie mogły pozostać jako niewygasające, tylko rozliczenie do końca roku, stąd je zwracamy i wtedy ubiegamy się o kolejne dofinansowanie, bo gdyby były to środki tak zwane niewygasające, to ze względu na pandemię niektóre programy zostały przedłużone do września, do listopada, więc no prawie cały rok, natomiast w tym programie nie, dlatego zwracamy i po raz kolejny wnioskujemy. Ale to jest, tak jak mówiłem, pewne prace musiały być wstrzymywane ze względu na problemy, które się pojawiły, też na problemy wykonawcy, to co wymieniałem, tą kwarantannę, ale też często jest tak, że nie chcemy, żeby pewne prace były wykonywane w okresie zimy, bo wiemy, że prace związane z elewacją chociażby takie, ale pewne prace wewnętrzne, kiedy obiekt jest nieogrzewany, kiedy jest duża wilgotność, tam były wykonane różne wylewki, a więc ten beton też musi schnąć, no to lepiej jest coś przesunąć też w czasie, żeby to naturalnie wszystko wiązało, dosychało, aniżeli tak jak są nieraz przykłady, obserwujemy nieraz, pozwolę sobie na taką uwagę, że nieraz deweloperzy niektórzy tak budują, że w okresie zimy mokro, nie można wjechać, nagle w okresie zimy powstaje budynek i wiosną się wszyscy wprowadzają, a potem dopiero zaczyna się coś dziać w tym obiekcie, gdzie czy coś pęka, jest wilgoć, coś odpada ze ścian, są problemy. A więc na pewno te warunki, żeby były też sprzyjające do realizacji takich prac. W każdym bądź razie to jest jeden jakby projekt, pieniądze budżetu państwa, Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej, ale mamy Centrum Usług Społecznych i to jest projekt, który jest finansowany z pieniędzy unijnych. Tutaj dofinansowanie bezpośrednio z Urzędu Marszałkowskiego, pieniądze unijne i wartość szacunkowa tego zakresu to około 3 900 000 zł, dofinansowanie 2 200 000 zł na te prace związane z tym Centrum Usług Społecznych. Całkowita wartość przebudowy tego obiektu no to jest kwota ponad 5 milionów złotych, ale to, co nam się udało, duże dofinansowanie na ten projekt i wtedy rzeczywiście bardziej staje się zasadna taka realizacja inwestycji, bo często o tym mówiliśmy, czy nieraz warto podejmować się pewnych inwestycji, pewnych projektów, ale kiedy jest rzeczywiście niski poziom dofinansowania, to trzeba się trzy razy zastanowić. I tutaj, proszę Państwa, jeszcze do roku 2023, właściwie przez dwa lata, będzie tak zwany projekt miękki już na funkcjonowanie tej działalności, a więc utworzenie placówki pobytu dziennego jako miejsca świadczenia usług opiekuńczych. Ja nie będę tego wszystkiego wymieniał, bo te informacje też można sobie doczytać, to już szczegółowo często moi tutaj współpracownicy to przedstawiają. Też ta informacja jest podawana, bo to pytanie, co tam będzie, a więc dla zainteresowanych też proszę się zapoznać z tymi informacjami, które gdzieś zamieszczamy na stronie. Nie chciałbym dzisiaj przedłużać, ale na tą samą działalność to mamy dofinansowanie też 1 340 000 zł i to też jest takie bardzo atrakcyjne. Proszę Państwa, ruszy za chwilę rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To jest projekt realizowany również z funduszy unijnych. Całkowita
Wartość tego zadania to kwota około 3 miliony złotych, dofinansowanie prawie 1,5 miliona złotych. W tej chwili zadanie, które bezpośrednio będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, pan kierownik Paweł Wolter podpisał umowę z wykonawcą. Jest to firma Shellbrook z Sierakowic. Będzie wykonywała pracę do końca czerwca tego roku, ale będą też rozstrzygane kolejne postępowania na zakup wyposażenia, a więc też kontenery, które będą, ładowarka teleskopowa, która jest tam niezbędna, kontenery, pojemniki na odpady, to też będzie zrealizowane. A więc ten punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, z którego korzystają mieszkańcy i mogą przywozić odpady, to będzie też ważne doposażenie tego miejsca. Proszę Państwa, dzisiaj też w tych zmianach następuje zwiększenie dofinansowania Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. Jesteśmy po przetargu. Realizujemy ostatni etap przebudowy Centrum Kultury. Ten budynek ma być, ta przebudowa, zakończona w tym roku, tak abyśmy mogli jeszcze na koniec tego roku oddać budynek do użytku. I to, co jest ważne, ten etap kolejny, który jest do zrealizowania, to jest kwota ponad 6 milionów złotych. Taka ważna informacja, podawałem to też na komisji dzisiejszej, przedwczoraj, 16, Zarząd Województwa Pomorskiego na czele z panem marszałkiem podjął decyzję o dofinansowaniu w kwocie 500 tysięcy złotych. To są pieniądze pochodzące z PFRON-u, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To jest dofinansowanie 500 tysięcy złotych na zakres związany z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, a więc podjazdy, winda. Sygnalizowałem to wcześniej, przesuwaliśmy termin przebudowy tego obiektu o cały rok. W roku ubiegłym tej kwoty, tego dofinansowania nie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego ze względu na to, że pieniądze były głównie kierowane w związku z pandemią na DPS-y. Tak było i stąd taka decyzja o przesunięciu terminu. Uważam, dobra decyzja, bo dzięki temu chociaż mamy już to 500 tysięcy złotych więcej, ale ubiegamy się o dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych. To się toczy w tej chwili. Mam nadzieję, że te rozstrzygnięcia będą niebawem. Nie chciałbym dzisiaj tutaj mówić za dużo, żeby nie zapeszać. Mam nadzieję, że usłyszymy dobrą informację, a nie złą, że będzie dofinansowanie. Bo na dzień dzisiejszy zabezpieczamy te potrzeby z naszych pieniędzy. Z naszych pieniędzy po to, żeby nie wstrzymywać prac. Możemy podpisać umowę z wykonawcą. Wykonawca wchodzi na budowę, a więc tutaj od razu będzie podpisana umowa posesji. Natomiast jeżeli otrzymamy to dofinansowanie, to po prostu będziemy mieć mniejszy deficyt w budżecie naszej gminy. Jeżeli dofinansowanie otrzymamy, to też jest szansa na to, że możemy tutaj akurat zabezpieczać, czy w postaci kredytu planować emisję obligacji, no, niższe kwoty, jeżeli takie dofinansowanie się pojawi. Ale to, co wymieniałem, te dofinansowania, które są chociażby na budowę kanalizacji deszczowej, teraz to 500 tysięcy, które już jest na Dom Kultury, to już to powoduje, że możemy emitować mniejszą kwotę obligacji. Także to są dobre informacje, a więc tutaj podziękowania dla samorządu województwa pomorskiego, dla pana marszałka i zarządu województwa. Proszę państwa, to może tyle o
o inwestycjach. Jeżeli będą jakieś pytania, to bardzo proszę, w tych zmianach też pojawiają się kwestie dotyczące innych projektów. Wiemy, że rozpoczęło się też projektowanie kolejnych ulic w mieście Brusy. To też wynika z tych zmian, a więc tej części osiedla przy ulicy Dworcowej po prawej stronie jadąc w kierunku Kosowód. To też jest taka informacja dla mieszkańców, bo te pytania się pojawiały o zabezpieczanie środków finansowych. Także proszę Państwa, to są te ulice Jodłowa, Świerkowa, Klonowa i Dębowa. Też zależy nam na sprawnym wykonaniu tego projektu. Chociaż to jest też bardzo trudny teren, bo duże zróżnicowanie terenu, też będziemy mieć problemy z wodami opadowymi. Będziemy szukać tam miejsca na wykup terenu. Musimy wykupić teren pod zbiornik wód deszczowych, ponieważ jest też taka potrzeba. Dzisiaj, kiedy drogi nie były wybudowane, już tam mieliśmy sporo różnych problemów też z zalewaniem posesji. Proszę Państwa, sprawa kolejna. Otrzymaliśmy dofinansowanie tutaj Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rok bieżący 2021 na opiekę wytchnieniową kwotę ponad 113 tysięcy złotych i na program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej kwotę 82 216 zł. I tutaj oczekujemy na umowy. Będziemy mogli z panem wojewodą pomorskim zawrzeć te umowy. Taka ciekawostka, też jeszcze Centrum Kultury i Biblioteki otrzyma dofinansowanie w kwocie 90 tysięcy złotych na zakup, uzupełnienie i renowację strojów kaszubskich dla 7 grup folklorystycznych działających w Centrum Kultury. Są to pieniądze z ministerstwa, z Narodowego Centrum Kultury. Projekt nazywa się W Heczach i na Binie, a więc to też ważna informacja, bo zawsze na takie rzeczy środków finansowych nam brakuje. Proszę Państwa, na koniec jeszcze krótka informacja. Mówimy na początku coś o pandemii. Wiemy, że decyzją ministra edukacji narodowej od 15 do 28 marca zostało ograniczone funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie klas 1-3. Nauczanie tych klas jest prowadzone w sposób hybrydowy. To jest także nie więcej niż 50% uczniów ma zajęcia stacjonarne w szkole, a co najmniej 50% uczniów ma lekcje zdalne. Dyrektorzy szkół podstawowych, stosując tę zasadę, ustalili harmonogramy prowadzenia zajęć w poszczególnych dniach. Natomiast klasy 4-8, nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zostało wydłużone na kolejny okres od 15 do 28 marca. No, zajęcia stacjonarnie odbywają się w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i żłobku. Ale mamy tą informację tak nową, że minister zdrowia poinformował, że najbliższe 3 tygodnie, to jest od 22 marca, więc od poniedziałku do 9 kwietnia, po świętach, tak, ten cały tydzień nauki zdalnej będzie nauka zdalna dla uczniów klas 1-3, a więc wszyscy zdalnie. Proszę Państwa, też nauczyciele, pomocy nauczyciela i woźne oddziałowe ze szkół podstawowych i przedszkoli oraz opiekunowie i woźne dla żłobka zostali objęci Narodowym Programem Szczepień. Do szczepienia przystąpiły 132 osoby na 283 uprawnionych pracowników z naszych jednostek. To jest 46%. I to, proszę Państwa, tyle. Jeżeli będą jakieś też informacje, to
Ja będę prosił jeszcze o przekazanie informacji dotyczącej, proszę Państwa, szczepień, jak to się odbywa i też rejestracji tych szczepień, bo rejestracji na szczepienia, bo pojawia się też dużo pytań, niezrozumienia ze strony mieszkańców, bo jedni mówią, że się zarejestrowali, inni nie wiedzą, gdzie się rejestrować. Ja bardzo proszę też, aby tą informację przedstawiła sekretarz gminy, informacje dla mieszkańców, jak tego dokonywać, bo myślę, że to jest też dość informacja. Z mojej strony, a może poproszę, jeżeli będą jakieś pytania do mnie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę pani sekretarz o przedstawienie informacji. Dzień dobry panie przewodniczący, szanowna rado. Szczepienia trwają od 25 stycznia tego roku i należy, żeby nie wprowadzać w błąd, ponieważ widzimy, że pewien chaos taki panuje wśród mieszkańców, że nie wiedzą dokładnie, jak się rejestrować. Myśmy już o tym też pisali w naszych wiadomościach. Trzeba rozróżnić zgłoszenie na szczepienie i sam fakt rejestracji na szczepienie. Zgłaszać się może każdy chętny do szczepienia poprzez infolinię 989 i poprzez ten portal e-rejestracji. I tam możemy zgłosić chęć zaszczepienia. Natomiast sama rejestracja już, czyli już fakt takiego bliskiego zaszczepienia się, tak, kiedy już wiemy, że dany rocznik może się rejestrować, o czym decyduje minister zdrowia i to jest w telewizji, wszędzie w mediach ogłaszane, w którym czasie dany rocznik może się rejestrować, nie zgłaszać, rejestrować do szczepienia, decyduje o tym minister zdrowia. I jeżeli zgłosiliśmy się wcześniej już, że chcemy być zaszczepieni, zaraz zupełnie na początku, będziemy widnieć w systemie jako ci, którzy chcą się zaszczepić. I co się będzie działo, kiedy dotrze do nas ta wiadomość, że dany rocznik może się już zacząć rejestrować. My w tym systemie, ta osoba, która się wcześniej zgłosiła, w tym systemie jest. Ale ze strony praktycznej, jeżeli, bo zgłaszając się do systemu, państwo, zgłaszając się do systemu, mówimy i zaznaczamy, tam jest takie miejsce, gdzie możemy zaznaczyć, w którym miejscu chcemy się szczepić. Wybieramy sobie miejsce szczepienia, czy to będzie szpital Wojnice, szpital Kościerzyna, czy nasza przychodnia. I w tym systemie my już jesteśmy. Kiedy nadchodzi nasz termin, kiedy będziemy mogli się rejestrować, jesteśmy w systemie. Ta część osób, która się nie zgłosiła wcześniej, może się rejestrować w naszej przychodni, może się rejestrować przez system internetowy i może się rejestrować przez infolinię. Natomiast te osoby, które się wcześniej zgłosiły, one w tym systemie są. I odbywa to się w ten sposób, że nasza przychodnia, jeżeli ja się zgłosiłam do tego, że chcę się zaszczepić w naszej przychodni, zgłosiłam się, że chcę się zaszczepić w naszej przychodni, nie muszę się już dodatkowo rejestrować, ponieważ nasza przychodnia z puli tych wszystkich szczepień, liczby szczepionek, którą otrzyma, jest to tak podzielone, że połowa chodzi z tego systemu ogólnego, czyli z tej puli chęci zgłoszenia się, natomiast druga połowa jest przeznaczona dla osób, które chcą się w tej chwili zarejestrować, a się nie zgłosiły wcześniej. Nie wiem, czy to jest dla Państwa jasne. Nie bardzo, właśnie, bo to ciężko wytłumaczyć, bo trzeba rozróżnić ten fakt zgłoszenia się i fakt samej rejestracji. Chodzi o to, że jest mnóstwo pytań takich, dlaczego my się nie możemy zarejestrować teraz w przychodni. Nie możemy się zarejestrować w przychodni, jeżeli nie ma pozwolenia ministra zdrowia, fotorocznika.
tak? Bo to, jak Państwo widzicie i słyszycie w telewizji, wchodzą w pewnym okresie czasu dane roczniki, które mogą się zarejestrować. I dlatego teraz słów, zgłosić się, a zarejestrować. To jest to dla systemu szczepień, to jest inne pojęcie, tak? Dziękuję. Czy z Państwa strony są jakieś pytania? Proszę. Do tej wypowiedzi pani sekretarz i pana burmistrza nie widzę. Pan Dariusz Kutowski. Przepraszam, czy mogę coś dodać? Bo chciałabym dodać, że teraz od 11 marca będą się mogły już rejestrować u nas te roczniki od 52 roku, rocznik 52. Właściwie mamy zarejestrowane już tych osób około 100, czyli to jest maksymalna liczba, na liczbę szczepioną, którą otrzymała nasza przychodnia. A tam jest pewna rotacja, bo niektórzy rezygnują, nowi się zapisują. Natomiast od 1 kwietnia będzie to rocznik już 70+ i one będą mogły się zgłaszać od 25 marca, a szczepienie będzie od 1 kwietnia. I tutaj te osoby już będą właściwie do wyczerpania chętnych, tak? Będą te osoby 70+, wszystkie zaszczepione. Te, które będą miały chęć się zaszczepić, to zaszczepione zostaną. Taka jest dzisiaj przyzwolenie dla naszej przychodni z Ministerstwa Zdrowia. Dziękuję. Pan Dariusz Rutowski, bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowny panie burmistrzu. Najpierw chciałbym się tutaj do pana burmistrza zwrócić. Jeszcze takie zaległe z poprzedniej sesji, był pan nieobecny, nie miałem możliwości do pana się zwrócić i tutaj wyrazić swoje ubolewanie, że pan się odniósł negatywnie do interpelacji mojej i pana radnego Witolda Jaszewskiego, a także do petycji mieszkańców. Chodzi tutaj o, w tej petycji chodziło o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Brusy, wybudowanie przy drodze Żabno-Kosobudy. No szkoda się stało, szkoda, że tak się stało, że odniósł się pan negatywnie, mimo to, że ta petycja została podpisana przez wszystkich mieszkańców, tutaj poparcie także w Radzie przez właśnie dwie interpelacje w tej sprawie. No szkoda. Kolejna sprawa, za to cieszę się, że odniósł się pan pozytywnie do mojej interpelacji w sprawie zniesienia opłaty za możliwość sprzedaży napojów alkoholowych. Myślę, że to będzie taka pomoc tym kilku restauratorom z terenu miasta Brusy. Chciałem także poruszyć inne sprawy, a więc tak, chciałem poruszyć sprawę zniszczonego ogrodzenia u pewnego mieszkańca Brus, który mieszka przy ulicy Dworcowej, także Kwiatowej, Akacjowej, te ulice. Przy okazji wykonywania prac ziemnych właśnie przy zabudowaniu tego mieszkańca zostało zniszczone i usunięte jego ogrodzenie, które znajdowało się wokół jego domu. I chciałbym zapytać tutaj, jaki sposób będzie załatwienia tej sprawy. Tutaj ten pan miał kłopot nawet ze skontaktowaniem się z panem i uzyskanie jakiejś odpowiedzi, jak będzie załatwiona ta sprawa, bo rozumiem, że powinna być no, jakoś naprawiona ta szkoda, która została wyrządzona temu mieszkańcowi, ponieważ to ten kłopot był jego własnością i należałoby to jakoś naprawić. Chciałem także poruszyć sprawę zapewnienia dostępu do internetu. Jeszcze nie tak dawno przy wejściu do urzędu gminy była duża reklama operatora sieci Orange w sprawie przyłączenia do internetu, do sieci światłowodowej mieszkańców. I rzeczywiście tak się stało. Część mieszkańców została przyłączona do tej sieci światłowodowej, z tym, że nie wszyscy. Nie wiadomo, według jakiego klucza byli wybierani mieszkańcy, którzy zostali przyłączeni, a którzy nie zostali także przyłączeni niektórzy. W obecnym czasie część zajęć, znaczy się część, obecnie nawet wszystkie zajęcia szkolne bodajże są poprzez internet realizowane. No i jest to duże utrudnienie dla tych mieszkańców, którzy nie zostali przyłączeni do tej sieci światłowodowej. Są to zarówno mieszkańcy Brus, jak i także miałem ostatnio sygnał od mieszkańca z Lubni także, który ma kilkoro dzieci, którzy muszą jednocześnie realizować właśnie obowiązek nauki szkolnej poprzez internet.
No i jest tutaj problem. Problem, że po prostu nie ma tego szybkiego łącza internetowego, a także niektórzy mieszkańcy poprzez internet no, po prostu pracują, wykonują po prostu pracę swoją zdalnie. Kolejną sprawą, którą chciałem tutaj zauważyć, jest sprawa, iż na terenie miasta Brusy jest bardzo niewiele koszy na śmieci. Mieszkańcy chodzący w maseczkach często je zmieniają i po prostu te maseczki znajdują się na ulicy. Nie wiem, jak to się ma do, w kwestii właśnie epidemii czy pandemii, że po prostu te maseczki zalegają na ulicach, parkingach, chodnikach, leżą wiele maseczek, a koszy przy ulicach nie ma. Dziękuję bardzo. To może na razie wszystko, z czym chciałem się zwrócić tutaj do Państwa. Jeszcze chciałem się tutaj do Pani Sekretarz zwrócić. Słyszałem, że występują pewne nieprawidłowości właśnie jeżeli chodzi o realizację szczepień, że na terenie w naszej przychodni, że są szczepione osoby z innych gmin. Nie są szczepione na przykład jakieś osoby tam wyleciały z kolejki. Nie wiem, czy to właśnie jest skutek niezrozumienia samej rejestracji na szczepienia, ale słyszałem, że właśnie że poza kolejnością, że po prostu są szczepione osoby z innych gmin i że tutaj po prostu występują pewne nieprawidłowości i mieszkańcy coś takiego mi tutaj sygnalizowali. Dziękuję bardzo. To na razie wszystko. Dziękuję. Tam do wypowiedzi zgłaszał się pan Marcin Cysecki. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Naprawdę to nie mam do czego się bardzo doczepić. Też tego nie będę robił, a nawet może troszeczkę bym pochwalił za wywalczenie przez urząd pracowników tych wyższych dotacji, które niewątpliwie będą cieszyć. Nie będzie to też powodować jakiegoś tutaj większego zadłużenia. Głównie tutaj chodzi o to odwodnienie. Tu się w zupełności z Panem zgadzam, że no nie powinno tak być, że mieszkańcy permanentnie, no świadomie spuszczają ze swoich domostw, dachów, wypolbrukowanych podwórzy wodę na ulicę bezpośrednio i ona no, siłą rzeczy musi spłynąć i zalewać położone nieruchomości niżej. Ja bym nawet był skłonny podnieść rękę za podatkiem od takich działań. Drugie takie moje zapytanie jakby też czy wyjaśnienie, bo o ile tutaj na komisji pewne rzeczy już mamy rozwiane, ale chciałbym, aby też opinia publiczna wiedziała, nad czym tutaj teraz będą zmiany w budżecie. Mam tutaj wypisane sobie 600 tysięcy zwiększenie na Dom Kultury, 250 tysięcy na odśnieżanie, bo jednak zima dużo, dużo większa. 245 tysięcy chyba na Dom Pomocy Społecznej. I tutaj, o ile mi Pani Sekretarz rozwiała moje wątpliwości na komisji, to też chciałbym, żeby to opinia wiedziała, że to te zwiększenia będą zrównoważone w przychodzie i dług 18 milionów 600 tysięcy nie będzie jakby powiększany. No i na koniec, co mnie bardzo ucieszyło, wspomniał Pan o rewitalizacji naszego centrum, tego projektowania, że te prace projektowe już jakby się zaczynały. No i to mnie cieszy, że deklaruje Pan tutaj konsultacje, że i radni, i może i mieszkańcy, żeby mieli jakiś wpływ na to, co tutaj, jaka organizacja ruchu. Ja bynajmniej bym widział tutaj rondo przy parku łączące drogi Kościuszki, Dworcową, Młyńską, żeby usprawnić po prostu komunikację. No i trzymam za słowo, aby te konsultacje, może ta pandemia minie i gdzieś po prostu wypracować jakieś i projektantowi powiedzieć, czego oczekujemy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odpowiedzi pana burmistrza i panią sekretarz. Chyba, że tu jeszcze pan Michał. Proszę państwa, jeżeli, panie przewodniczący, jeżeli mogę, bo moje też pytanie, bo to zaczyna się tutaj taka dyskusja. Bardzo bym prosił też uporządkowanie z interpelacją, co dotyczy petycji, a co dotyczy sprawozdania, bo ja rozumiem, że w tej chwili jest sprawozdanie moje przedstawione i są uwagi do sprawozdania, które zostały przedstawione, bo wracamy też do petycji. Ja też nie wszystkie te materiały tutaj po prostu mam pod ręką. Dlatego czy to jest cały zakres, który dotyczy też sprawozdania, kwestii takiej organizacyjnej? Tylko chciałbym zapytać, oczywiście mogę na znaczną część tych pytań odpowiadać, tylko czy to rzeczywiście tutaj też w tym punkcie jest. Dziękuję. Dobrze, pan Michał Szczepański do sprawozdania, tak? Burmistrza, pytanie, tak? Bardzo proszę. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowna rado, pytanie ściśle co do sprawozdania. Nie usłyszałem nic w tym sprawozdaniu o budowie ulicy Lubniak-Gliczno. I teraz tutaj chodzi mi tylko o to, że pan tutaj jakby bardzo szeroko mówi o brusach. Ja wiem, że to są ważne rzeczy. Natomiast ta droga Lubniak-Gliczno jest nie od niedawna przyjęta i to jest też dosyć spory problem. Nie mówię tu od razu o wybudowaniu jej, ale jakieś wizje oddalone chciałbym, chętnie usłyszałbym. No i w tej chwili po prostu tam jest nieprzejezdnie, już nie możemy tego zganiać na powiat, no a teraz w naszym władaniu. Czy jakieś plany może są do tej ulicy? I pan Andrzej Wiecki, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni, ja też do sprawozdania. Ponieważ prace są niedaleko mnie, właśnie na ulicy Dworcowej i chcę ufać, że ta wielkość rury, która będzie odprowadzała wody, wystarczy i nie będzie nas zalewało, no muszę w to wierzyć. Natomiast chciałem się zapytać o coś innego, o to, że, bo tam będą prace po prostu rozkopywane całe ulice i teraz kiedyś mówiliśmy o tym, że jeżeli będzie ulica robiona, czy będzie tam również projektowany i zakładany zaraz rurociąg gazowy, no bo myślę, że to byłoby też w jakiś sposób mądre. Chociaż zaczynam już głupieć, ponieważ słuchając tych najmądrzejszych w Brukseli, to się okazuje, że i gaz jest niedobry i nie wiadomo, czy już w końcu będziemy ogrzewali nasze mieszkania. No, bo nawet słyszę, że nasze województwo do 2030 roku chce likwidować wszystkie piece węglowe. No jest to po prostu wielkie zamieszanie, ale już pomijając te wielkie wyjątki, wielką politykę, ponieważ będzie rurociąg, czy będzie rurociąg, to jest jedna sprawa, bo tak, czy popłynie gaz ziemny, czy wodór, bo teraz się okazuje, że nawet i wodór może płynąć tymi rurociągami, to już nie wiem. Natomiast chodzi o tą sedno, czy rzeczywiście tam jest przewidziana również jakaś rura, która będzie, czy jakaś, no, rura gazowa, która będzie w przyszłości ewentualnie wykorzystana. To jest ta sprawa. A jeszcze jedna. Cieszę się, że rzeczywiście to centrum przynajmniej w fazie projektowej będzie już zaczęło się realizować. A tak na dzisiaj, to tak patrząc właśnie na te nasze drzewa, które są tak poturbowane po tej nawałnicy, no wyglądają fatalnie. Czy nie można by ich troszeczkę jeszcze tak odświeżyć, czy podciąć, żeby to nie wyglądało tak no, marnie, po prostu marnie. I powiem, bo myślę, że te drzewa jednak w tym centrum zostaną. Czy będą wycięte, nie wiem. No, myślę, że chyba nie. No i jeżeli miałyby zostać, no to warto byłoby o nich jakoś popatrzeć i formować tak, żeby za czymś one po prostu wyglądały, bo teraz to jest czas, no za chwilę to będą już liście i potem ptaszki, to już wiem, że nie można nic w tym zakresie robić. To są takie dwie sprawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pana burmistrza o zabranie głosu i odpowiedzi na te pytania. Proszę państwa, odpowiem na część tych pytań, które są zadawane.
Rozpocznę od tego, kiedy pan Dariusz Rudowski tutaj mówi o tym, że jedna petycja została uwzględniona, jedna nie uwzględniona. Akurat zacznę może od tej, która została uwzględniona. To tak się zbiega, że też dziękuję za tą petycję. Chociaż sprawa też była wiadoma, bo czekaliśmy tak naprawdę na zmianę przepisów, żeby to zastosować, bo ten sygnał tutaj już był kierowany w naszą stronę o zwolnienie z tej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Stąd też jest ten projekt uchwały na dzisiaj, materiał sesyjny. Ale nie było to też realizowane, bo po prostu przepisy na to nie pozwalały. Ale temat był poruszany po prostu też przez te podmioty w całej Polsce i w tej chwili ustawodawca pozwolił nam na zrealizowanie tego, no a więc też dziękuję, że to w tej petycji zostało zauważone, że też się temu pan przygląda. Rozumiem, że też może niektórzy właściciele takich podmiotów też z czymś takim się zgłaszali. Oczywiście jest to też jak najbardziej zasadne, bo rzeczywiście w tych podmiotach gastronomicznych ta działalność nie mogła być prowadzona, podmioty były po prostu zamknięte, stąd tej sprzedaży alkoholu nie było. Chociaż tak naprawdę z tego, co też przeglądaliśmy z tych różnych sprawozdań, które były, to też był jednak jakiś okres, w którym rzeczywiście też ta sprzedaż następowała. Ale na pewno trzeba tutaj wyjść naprzeciw, bo te podmioty gastronomiczne na pewno przeżywały duże problemy i dobrze, że możemy rzeczywiście w jakimś stopniu pomóc, ale myślę, że to jakby szczegóły też na etapie projektu czy zatwierdzania tej uchwały, która jest dzisiaj w materiałach sesyjnych, kiedy będzie to przedstawiane. Natomiast, proszę Państwa, petycja, która dotyczyła akurat, czy interpelacja dotycząca organizacji ruchu na drodze Żabno-Kosobudy, tak, to odpowiedź została przekazana. I to, proszę Państwa, nie jest tylko sytuacja taka, że to jest jakiś, widzimy się, burmistrza, który nie uwzględnia zmiany w organizacji ruchu na tej drodze, tylko to było szczegółowo też przeanalizowane i to też właściwie od samego początku, kiedy został opracowany projekt i budowy drogi i organizacji ruchu. Tam następowały pewne zmiany, następowały również pewne zmiany w organizacji, które zostały uwzględnione. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że droga Żabno-Kosobudy została wybudowana od razu ze ścieżką rowerową, czy też ciągiem pieszo-rowerowym, tak można to określić, odsuniętym od jezdni. A więc piesi i rowerzyści powinni czuć się tam bezpiecznie. Natomiast tam, gdzie jest teren zabudowany, a on praktycznie jest od drogi wojewódzkiej w Żabnie aż do Krowiego mostu, tak? Także na całym odcinku, no mamy teren zabudowany, gdzie ograniczenie prędkości jest do 50 km na godzinę. I po analizie, ten temat był nawet na Komisji Rozwoju Gospodarczego również omawiany i poruszany i właściwie do też jakichś większych uwag nie było. Stąd ta odpowiedź, bo ona została, te odpowiedzi przemyślane, zostało to odpowiednio przeanalizowane i przygotowane. Bo proszę Państwa, ja rozumiem, że wielu mieszkańców chciałoby, to dotyczy innych terenów zabudowanych, gdzie powstają nowe drogi, bo problem jest taki, gdzie powstanie nowa droga, to wszyscy chcą spowolnienie ruchu, chcą progi spowalniające i zaczyna się pewien problem. Dlatego niestety nie wszędzie będzie następowała ta zmiana organizacji ruchu, nie wszędzie będą progi spowalniające. Oczywiście musi być to zrealizowane w takich miejscach,
gdzie jest to konieczne, bo na przykład budujemy drogi na osiedlu Słonecznym, w mieście Brusy też jest dużo wniosków. Pojawiał się chociażby wniosek na ulicy Słonecznej w mieście Brusy o to, żeby były progi spowalniające, bo droga osiedlowa, która jest prosta, długa, pojazdy rozwijają większe prędkości. Tutaj przy tej budowie, przy ostatecznym zatwierdzeniu organizacji ruchu na pewno jakieś zmiany wystąpią i pewne progi spowalniające również się pojawią, czy wyniesione przejścia dla pieszych, bo to też się bardzo sprawdza. Ale w tamtym miejscu to, co na przestrzeni dłuższego czasu, bo te wnioski się pojawiały, to zostało uwzględnione i pewne zmiany następowały, bo ten teren zabudowy nawet się przesuwał, to skrzyżowanie w Krowim Moście, żeby teren zabudowany był wcześniej. Tam jest 50, jest 50 i należy bezpiecznie się, należy się dostosowywać do tych prędkości. Były i kontrole, patrole policji, bo te punkty były zgłaszane, żeby zostały skontrolowane, ale ten pieszy i rowerzysta jest naprawdę, porusza się z zachowaniem bezpieczeństwa. I to tyle. To nie jest tak, że ja sobie tylko na to zerknąłem i to tak czy nie, ale jest to wynik głębszej analizy. Nie mam tutaj akurat pod ręką w tej chwili tych odpowiedzi wszystkich, ale jeżeli to bardzo interesuje, to możemy jak najbardziej jeszcze do tej dyskusji wrócić i to uzasadnienie przedstawić, bo zdaję sobie sprawę z tego, że no, pojawiają się propozycje takie, żeby wstawić jakieś takie oznakowanie, czy taki jakby radar, czy jak to się określa, urządzenie, które wskazuje prędkość, jaką poruszają się pojazdy, ale to mielibyśmy tak naprawdę dużo, dużo innych miejsc, gdzie moglibyśmy to montować i byłoby to bardziej też uzasadnione. Dlatego pewne ograniczenia też są w budżecie gminy i to jest to pytanie takie. Pewnie, że gdybyśmy wszędzie poprawiali tą organizację ruchu, pewne oznakowanie, byłoby lepiej, ale też nie wszystko jest po prostu możliwe i nie wszystkie wnioski mogą być realizowane. Uważam, że na dzień dzisiejszy to, co mogło być zrealizowane, zmieniona ta organizacja ruchu, dostosowana, to zostało to uwzględnione. Proszę Państwa, kolejna sprawa dotycząca ogrodzenia, o którym Pan mówi przy ulicy Kwiatowej. Ja nie będę tutaj mówił o szczegółach, bo tą kwestię właściwie miał wyjaśnić, załatwić dyrektor Wydziału Inwestycji. Pan wskazuje, że tutaj Pan akurat czy chciał się ze mną spotkać. Ja takiej informacji nie mam, bo jeszcze przed chwilą o to zapytałem, bo wiem o kogo chodzi, nie będę tutaj przytaczał nazwisk, ale przepraszam, nikt do mnie taki się nie umawiał, nie mówił o spotkaniu ze mną. Jeżeli jest taka potrzeba, to bardzo proszę, ale temat znałem wcześniej od dyrektora Wydziału Inwestycji, który miał problem rozwiązać. Nie jest to też taka sprawa zupełnie oczywista, ale sygnalizując to, że budujemy ulicę chociażby na osiedlu Słonecznym, to prosiłem, żeby mieszkańcy rzeczywiście swoje uwagi, problemy zgłaszali. Także to traktuję, że trzeba się temu jeszcze przyjrzeć, co rzeczywiście powinno być po stronie właściciela posesji, co powinno być po stronie wykonawcy, co powinno być po naszej stronie. Jeżeli rzeczywiście jest problem po stronie wykonawcy czy po naszej, to wyjaśnimy i kwestia zostanie akurat z właścicielem tej posesji wyjaśniona. Proszę Państwa, kwestia pojemników na odpady, kosze na śmieci, tak, na naszych ulicach w mieście Brusy. No podziwiam tych mieszkańców, którzy noszą maseczki. Myślę, że co chwilę ich nie zmieniają, że wchodząc do jednego sklepu czy jakiegoś obiektu i wychodzą i je wyrzucają, bo to jest niepoważne. To świadczy tylko i wyłącznie o tych mieszkańcach, że tą maseczkę chyba można włożyć do kieszeni. Zresztą używane są wielokrotnie.
i to nie świadczy źle o nas, że te maseczki są na ulicach, tylko o tych, którzy je rzucają. Także dziękuję za tę uwagę. Mam nadzieję, że tutaj słyszą to ci mieszkańcy, którzy gdzieś tą maseczkę porzucali. Natomiast tutaj mamy poważne dylematy, czy zwiększać ilość tych koszy na śmieci w mieście, czy wręcz ograniczać. Bo to, co powiedziałem, na pewno zostanie, teraz mamy pandemię, jest to utrudnione, ale komórka kontrolna w Urzędzie Miejskim na pewno zostanie też troszkę zmieniona, ponieważ mamy wiele spraw do skontrolowania. Tutaj mam i na myśli też metraż w obiektach, które są opodatkowane. Mamy sprawy zrzutu wód deszczowych do kolektorów, często naszych kanalizacyjnych. Tych problemów jest też bardzo dużo. Sprawa dotyczy jeszcze wywozu szamp, czy on następuje, bo to nie jest tłumaczenie, że nie mam kanalizacji sanitarnej i w związku z tym nie mam ścieków. One są i jest obowiązek też rozliczania się z tego, a więc to też nastąpi i te kontrole związane jeszcze z odpadami. One się pojawiają, ale trzeba to przeprowadzić jeszcze dokładnie, bo my mieliśmy problemy z podmiotami prowadzącymi działalność w mieście Brusy, bo osoby, które opróżniają te pojemniki, tak, wskazują na to, że to nie są odpady w tych pojemnikach wrzucane przez przechodniów. Jakiś, nie wiem, pusta butelka po napoju, czy papierek po cukierkach, nawet gdyby ta maseczka się tam znalazła, ale to są często upchane pojemniki na odpady z podmiotów gospodarczych, często ze sklepów, gdzie jest nadmiar pojemników i są upychane właśnie tam. I to jest problem. Dlatego my nawet zwracamy uwagę na to, że często tych pojemników na odpady nawet nie trzeba by, bo osoby, które poruszają się ulicą, to jeżeli to będzie jakiś papierek po słodyczach, po czymś, można go włożyć do kieszeni, tak? I niekoniecznie jest potrzebny ten pojemnik. Można to zabrać ze sobą, bo więcej odpadów jest nie od osób, które przechodzą, a rzeczywiście od podmiotów. Zwracaliśmy uwagę na to, jest to temat niewygodny, niezręczny, niektórzy się obrażają, bo mówią, że płacą nam podatki i tak dalej. Nie, każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek zabezpieczenia pojemników na odpady, które pochodzą z tej działalności, tak? A jeżeli to będą też odpady, które gdzieś będą przy punktach różnych gastronomicznych, no to jednak te punkty gastronomiczne powinny też to zabezpieczać. Problem jest złożony i pewnie musimy sobie to nawzajem też wyjaśniać. Natomiast, proszę Państwa, bo to było wielokrotnie, czy omawiane z zarządami osiedli, z przewodniczącymi zarządów tych osiedli, jeżeli jest gdzieś potrzeba uzasadniona tego pojemnika na odpady przy placach zabaw, tak, czy takich miejscach, gdzie ludzie się spotykają, to tak, trzeba doposażyć. Nie mówię, że nie ma miejsc, gdzie brakuje, ale żebyśmy sobie to zinwentaryzowali i te pojemniki były zlokalizowane w tych miejscach, gdzie rzeczywiście to jest potrzebne, bo zawsze następuje jakiś zakup, dokupienie tych pojemników i możemy je jak najbardziej rozlokować i pewnie będzie taka potrzeba więcej. Ale to też jest uwaga, apel i do mieszkańców, i do naszych podmiotów, żeby każdy zastanowił się, co zrobić z tym odpadem i ten odpad, jeżeli dotyczy jakiejś działalności, to żeby on trafiał w tych pojemnikach, które należą do tych podmiotów, co prowadzą tą działalność gospodarczą. Proszę Państwa, kwestia dotycząca internetu Orange, ten temat był też już wcześniej wyjaśniany. Ja w tej chwili też nie odpowiem na to. Możemy sobie tą kwestię też wyjaśnić, bo takie wnioski pojawiały się ze strony mieszkańców. Te wnioski są po prostu złożone. Myśmy mieli taką odpowiedź, że te wnioski zostaną też przeanalizowane celem podłączenia tych niektórych osób. Niestety też była sytuacja taka, że Orange realizował projekty z dofinansowaniem zewnętrznym i wybierali sobie niektóre podmioty do podłączenia, tak? I to zostało zrealizowane. Natomiast wszyscy chętni, którzy będą chcieli później się podłączyć,
mogą składać swoje wnioski celem podłączenia do sieci. I oczywiście to jest zasadne, bo dzisiaj bez tego internetu nie można funkcjonować i to dotyczy każdego człowieka. Tak i tak ta sytuacja się trochę poprawia, ale możemy w tym temacie jeszcze wrócić też chociażby na Komisji Rozwoju Gospodarczego jak najbardziej, tak żeby te tematy też poruszyć i możemy też z tymi jeszcze petycjami występować. Proszę Państwa, pytanie dotyczące pana Michała Szczepańskiego, pana radnego. Uśmiechnął się chyba, że to do sprawozdania. To nie przypadek, że tej drogi tam nie było w tym sprawozdaniu, bo tego się obawiałem, jeżeli droga została przez nas przejęta od powiatu, to teraz będą naciski, kiedy będzie wybudowana. No ale ja to rozumiem, bo taka rola radnych, sołtysów, żeby o to wnioskować, tak? I trzeba o tym mówić. I po to też to przyjmowaliśmy, żebyśmy kiedyś z tą inwestycją się zderzyli. Nie ma jej w budżecie, tak? Mam nadzieję, że nastąpi taki moment, że będziemy mogli ją wprowadzić do naszego budżetu, zaplanować na nią środki, projektować i docelowo ubiegać się o dofinansowanie tego zadania. A na dzień dzisiejszy, tak, droga podlega bieżącemu utrzymaniu. Rozpoczną się prace wiosenne związane z konserwacją dróg i ona jest w złym stanie. Tutaj przyznam rację, bo miałem okazję też przejechać tą drogą i też innymi drogami. I te warunki atmosferyczne, jeżeli umożliwią to, operatorzy są przygotowani, żeby jak najszybciej te prace też rozpocząć. Mam nadzieję, że też jej stan będzie lepszy. No, na dzień dzisiejszy możemy ją po prostu wyrównać, czy to częściej, jeżeli będzie potrzeba gdzieś materiału, bo jest to niezbędne, to też. Natomiast kiedy wprowadzać do budżetu, to zobaczymy, jakie będą nasze też możliwości finansowe, bo to Państwo wskazujecie też, tutaj pan Marcin Cyseski mówi, że cieszy się o tym, że są zwiększone te dofinansowania. Tak, bardzo się z tego cieszymy, bo to jest wyższy poziom dofinansowania inwestycji, które są w trakcie realizacji i to daje szansę też na możliwość realizacji innych zadań inwestycyjnych, bo mówimy o tym projektowaniu tego centrum, tak, na które będziemy chcieli pozyskać środki finansowe i to też jest uzależnione od tego, jaką kwotę dofinansowania otrzymamy, jakie będą możliwości finansowe. To są drogi, ale też proszę Państwa przygotowujemy się do dużej inwestycji, takiej poważnej, którą wielokrotnie też zapowiadaliśmy, budowa hali sportowej w Brusach. To będzie bardzo duża inwestycja. Też rozpoczynamy ubieganie się o dofinansowanie tej inwestycji. Będzie składany wniosek do Ministerstwa Sportu, czy też zadanie ubiegamy się z Funduszu Inwestycji Lokalnych, a więc te zadania, które rzeczywiście są planowane. Jest dokumentacja, jest pozwolenie na budowę, ale będzie trudno nam się z tym zmierzyć, dlatego każde dofinansowanie innych inwestycji, mniejszy deficyt, na tym etapie mniejsze zadłużenie, które w tej chwili jest dość korzystne, bo mówiliśmy o tym na komisji, że kwota ponad 18 milionów złotych to jest też dobry poziom. Jeżeli nie będziemy musieli w tej chwili tych kolejnych zobowiązań zaciągać, to też będziemy mogli taką dużą inwestycją się zmierzyć, a więc na tych planów, pomysłów jest dużo, ale dobrze, że wymieniamy te inwestycje, o których mówimy. One nam się marzą, one od wielu lat są planowane i każde nowe zadanie, które się pojawia w budżecie do realizacji, daje nam możliwości realizacji kolejnych zadań. Proszę Państwa, ja powiem tak, że miałem tutaj pewne takie problemy też techniczne. Ja nie słyszałem wszystkich pytań, które były zadane. Usłyszałem połączenie, kiedy pan radny Andrzej Wiecki mówił też o centrum, o tym, że ma nadzieję, że nie wszystkie drzewa będą usunięte. Oczywiście, że projektując to centrum, chcielibyśmy jak najwięcej tej zieleni wysokiej też zachować, tak? Bo drzewa, które są wysokie, no też powinniśmy chronić. A więc właściwie powinno zostać zlikwidowane to, co koliduje, to, co przeszkadza, to, co się nie nadaje.
ale generalnie to ma być centrum, to jest częściowo potocznie mówimy, że to też jest nasz park taki przysłowiowy, a więc też chcielibyśmy. Proszę Państwa, nie, jeżeli coś pominąłem, to bardzo proszę jeszcze raz o zadanie pytania, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, tak? Pan Andrzej Wiecki, bardzo proszę. Pan Burmistrz jego końcówkę usłyszał. No ja też o tych drzewach mówiłem, ale też w tym kontekście, czy będą, czy nie będą wycinane, to nie wiem. Natomiast może by je jakoś uformować, czy starać się formować w przyszłości, jeżeli mają zostać. Bo one są tak poturbowane po tej nawałnicy, że wyglądają tak dość mizernie. Ale to tak tylko na kanwie. Ja chciałem się spytać głównie o to, czy w tych ulicach, które są, czy Awaryjna, Dworcowa, czy tam też będzie ułożony już gazociąg, bo to jest właśnie też moim zdaniem ważna rzecz, żeby już jest rozbierana ulica, aby już później do tego nie wracać. O to się chciałem zapytać głównie. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze tu pani sekretarz się włączyła, bo było pytanie odnośnie szczepień. Bardzo proszę, pani sekretarz może odpowie, tak? Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, odnosząc się do zapytania pana Dariusza Rutowskiego, odpowiem w ten sposób. System jest ogólnopolski. I to, że pojawiają się tutaj osoby spoza gminy, jest prawidłowością. Tak jak tłumaczyłam wcześniej, zgłaszając się, tak, na szczepienie, możemy sami wybrać punkt szczepień. Czyli mieszkaniec Brus może wybrać, że chce być szczepiony w Gdańsku, w Chojnicach, w naszej przychodni w Brusach. I stąd te osoby spoza gminy, one prawdopodobnie wybrały w systemie, że chcą się zaszczepić u nas. I one wtedy muszą być już u nas zaszczepione. Nie wiem, czy to jasne, czy... Czy jeszcze coś dodać? Dziękujemy. Pan Michał Kin chciał zadać pytanie. Bardzo proszę. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tak, słychać. Więc tak, ja chciałbym się tutaj odnieść do tego, co mówił pan Dariusz Rutowski. Podzielam tą uwagę oczywiście o tych latających maseczkach, ale chciałbym dodać co do tego. Bardzo dużo ludzi skarży się na psie odchody, że tak powiem, które po zimie wypłynęły jak ikras w jeziorze. To jest chyba gorszym problemem niż te maseczki. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to bardzo dużo ludzi skarży się właśnie na temat tego budynku, który jest zabezpieczony średnio, bo jest tylko przejście na drugą stronę ulicy, na ulicy Gdańskiej chodzi mi o ten budynek, a też na ulicy Myśliwskiej przy wiatrach, tam jest strach przechodzić. Też jest szpecący budynek. Tyle chciałem tylko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Więcej. Bardzo proszę, panie burmistrzu, bardzo proszę. Proszę państwa, jeżeli mogę jeszcze w uzupełnieniu dotyczącym szczepień, tak, to że pojawiają się mieszkańcy z innych gmin u nas, ale też proszę zwrócić uwagę na to, że nasi mieszkańcy, tak, nie wiem jaka jest tego ilość też, ale w innych miejscowościach, innych gminach też się szczepią, a więc to następują takie przesunięcia. Nie wiem jaka to jest skala, ale też takie informacje mamy, że są po prostu zarejestrowani w innych przychodniach. Proszę Państwa, na to pytanie jeszcze, czy z uwagę stwierdzenie pana radnego Michała Kina, tak, to jest też kolejny problem związany z odchodami psów, zanieczyszczaniem. To jest rzeczywiście poważny problem i też będziemy musieli podjąć takie działania, bo może rzeczywiście z jednej strony to jest problem psów biegających, wałęsających się bez właściciela, ale też jeżeli ktoś wychodzi na spacer, tak, z psem, no to czy posiada ten woreczek na odchody, które będzie zbierał, i to będziemy musieli też temu się przyjrzeć, kontrolować. To nie mamy straży miejskiej w mieście Brusy, ale też ustalenia takich kwestii z policją,
kto takie czynności po prostu kontrolne, zwracające uwagę może wykonywać. I musimy rzeczywiście na to zwrócić uwagę, bo to jest problem. Dlatego oczywiście, że ta dyskusja dotycząca czystości porządku jest bardzo ważna. Ja tutaj też kieruję pewne swoje uwagi dotyczące czystości i porządku, bo nie ukrywam, że też mieliśmy pewne problemy z jakością utrzymywania czystości, dlatego na tą kwestię też na pewno zwrócimy uwagę, aby nasze miasto, nasze miejscowości były czyste, bo z jednej strony miasto, ale też utrzymanie naszych wielu miejscowości. Pojawiały się propozycje, inicjatywy sołtysów, rad sołeckich do takiego sprzątania z udziałem mieszkańców. No musimy zwrócić na to uwagę, bo nieraz te ulice mogą być stare, nieraz w nie najlepszym stanie, ale no, miejscowości muszą być czyste. Tak? To często wiemy, że zwracało się uwagę na to, że skarpetki mogą być pocerowane, dzisiaj pewnie już nie, czy jakieś ubrania, ale najważniejsze, żeby to było po prostu czyste i tak samo powinno być z miastem. Natomiast też ukształtowanie tych koron to też musi rzeczywiście nastąpić, to drzew, to na co zwraca uwagę radny pan Andrzej Wiecki. I kwestia dotycząca sieci gazowej, chciałbym zwrócić uwagę, że też niebawem spotkam się z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, ponieważ tak, to jest taki poważny problem. Nasze projekty czy plany zagospodarowania przestrzennego wszystkie są uzgadniane z Polską Spółką Gazownictwa. Trwają prace projektowe dotyczące budowy kolektora wysokiego ciśnienia z Chojnic do Bytowa, ale też kolektora średniego ciśnienia z Brus przez gminę Karsin do Czarnej Wody i ten trzeci projekt już sieć dystrybucyjna w mieście Brusy. Tak? Ten jest bardzo istotny, jest na etapie uzgodnień z nami, ale chcę zwrócić uwagę na to, że z pewnymi drogami my nie mogliśmy czekać, bo by nam przepadały pieniądze. To było bardzo trudne. Zawsze podkreślałem to, że przesuwamy troszeczkę to projektowanie miasta, budowę ulic w mieście, żeby to nam zbiegło się razem z budową kolektorów gazowych. Niestety pewne decyzje musiały być podjęte, że budowa ulic wyprzedza budowę kolektora gazowego, ale no, trzeba tak robić, bo pewne pieniądze by przepadły. Ale dzisiaj jest sytuacja taka, że to troszkę inaczej wygląda, bo te projekty są uzgadniane. Nie ma już akurat takiej intensywnej czy w dużym stopniu rozbiórki tych dróg, tylko więcej jest przycisków. Te kolektory pojawiają się czy w drogach, czy chodnikach, a więc są takie punktowe rozbiórki. Dochodzi do przepychów, przycisków i dlatego w tych wybudowanych ulicach tak będzie. Natomiast jeżeli chodzi o centrum i ten zakres, który jest projektowany, to powiem tak, bardzo byśmy chcieli, żeby było to w parze, tak? Bo tu musimy sobie rozstrzygnąć, gdzie jest to ścisłe centrum, czy bo nie znamy jeszcze tak naprawdę na 100% ostatecznej decyzji, kiedy sieć dystrybucyjna powstanie, bo prace projektowe mają się zakończyć i założenie jest takie, że i rok 2023 może być budowana sieć dystrybucyjna. Ale czy tak będzie? No ja nie chciałbym tutaj ręczyć za Polską Spółkę Gazownictwa, dlatego mam nadzieję, że też częściowo nam się to zbiegnie, a jeżeli nie, to będzie to tak ustalone, że te prace projektowe Polskiej Spółki Gazownictwa i prace projektowe projektantów drogowców, to oni się widzą, tak? I są pewne uzgodnienia, tak aby było jak najmniej kolizji. No bo nie wyobrażamy sobie, żeby drogi były cięte, tak znowa rozwalane, znowu budowane. Dlatego dzisiaj ta technika, technologia wykonywania tych prac jest trochę mniej inwazyjna i jest to na pewno też lepsze. Także mamy to na
uwadze. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy, zatem dziękuję panu burmistrzowi za informacje i te dodatkowe tu wyjaśnienia. No to już się troszeczkę dyskusja rozszerzyła poza normalny zakres informacji, ale tak to już jest. Jak pana burmistrza raz nie ma na sesji, to tych tematów, chęci podyskutowania z panem burmistrzem jest dużo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Informacja z działalności komisji w okresie międzysesyjnym. Proszę państwa, komisja wspólna odbyła się przed dzisiejszą sesją. Także te materiały, uchwały, które są na dzisiejszą sesję, były przedmiotem obrad tej komisji. Ja ze swojej strony chciałbym poinformować, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w związku z tym, że pani przewodnicząca dzisiaj nie ma na sesji, odbyła się dwukrotnie. Odbyła się w związku ze złożoną petycją, która dzisiaj jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji i uchwały w tej sprawie. Jedna z komisji była tylko w składzie członków komisji, a druga była rozszerzona o radnych, którzy chcieli uczestniczyć w niej. Byli wszyscy poinformowani o obradach tej komisji po to, ażeby Komisja Skarg, Wniosków i Petycji mogła również uwzględnić w swoim projekcie uchwały głosy radnych, pozostałych radnych. Także bardzo bym prosił w tej chwili o zgłaszanie się. Kto z państwa przewodniczących komisji chciałby złożyć informację, proszę o zgłaszanie się i będę. Bardzo proszę, pan Olgierd Chylewski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panie przewodniczący, dzień dobry panie burmistrzu, witam szanowną radę. Jeżeli chodzi o sprawozdanie komisji, to w okresie międzysesyjnym komisja odbyła oprócz tego dzisiejszego spotkania wspólnego jeszcze jedno posiedzenie komisji, było to w dniu 16 marca. Tematem posiedzenia komisji było analiza projektów uchwał, ale to uchwał innych niż na dzisiejszą sesję, przygotowanych już na kolejną, na przyszłą. I to było ustalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brusy oraz przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brusy na lata 2021-2025. Poza tym tutaj chciałbym jeszcze, korzystając z okazji, że mogę też odpowiedzieć panu radnemu Michałowi Kinowi, że również na posiedzeniu w tym dniu 16 marca komisja po raz kolejny wnioskowała do zarządcy drogi oraz do właścicieli budynku przy ulicy Gdańskiej oraz budynku przy ulicy Myśliwskiej o zabezpieczenie. Tu już jest któreś już wystąpienie dotyczące zabezpieczenia tych budynków. No na chwilę obecną mamy taki stan rzeczy, jaki mamy. Jest to bardzo niebezpieczne dwa miejsca na terenie miasta Brusy, które no naprawdę jak najszybciej trzeba to uprecyzować i dążyć do tego, żeby wyeliminować te nieprawidłowości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z państwa z przewodniczących kolejny chciałby zabrać głos, złożyć informację o działalności komisji? Widzę, że się nikt nie zgłasza. Czy pozostali panowie nie chcieli zabierać głosu, tak? Rozumiem, że ta dzisiejsza komisja wyczerpuje pracę komisji pozostałych, tak? Proszę państwa, czy ktoś z państwa przewodniczących komisji chciałby zabrać głos i złożyć informację o działalności komisji? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu podejmowanie uchwał. Pierwsza uchwała, zmiany w budżecie gminy Brusy na 2021 rok. Projekt uchwały. Na podstawie uchwały ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Miejska uchwala, co następuje. W uchwale nr 179 z 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. W planie dochodu budżetu gminy a zwiększa się dochody o kwotę 627 992 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. B. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 90 876 091 zł. W planie wydatków budżetu gminy
A zwiększa się wydatki o kwotę 627 992 zł zgodnie z załącznikiem 2 do 2a do uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 99 987 056 zł 38 groszy. Ustala się paragraf drugi. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Deficyt, paragraf trzeci. Deficyt budżetu gminy wynosi 9 110 965 zł 38 groszy. Paragraf czwarty. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12 110 965 zł 38 groszy oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 miliony zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Paragraf szósty. Zwiększa się wydatki o 65 510 59 groszy na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Paragraf 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach. Proszę Państwa, treść uchwały. Teraz uzasadnienie. Proszę Państwa, była dyskusja dosyć szeroka. Pani Skarbnik przed sesją na wspólnym posiedzeniu komisji przedstawiała uzasadnienie. I tak może przedstawię tylko ważniejsze, większe kwoty i zmiany dotyczące budżetu gminy na obecny rok. I tak, dochody zwiększono o kwotę 627 992 zł. I na to się składa w dziale 616 drogi publiczne gminne zwiększono plan dochodów o 1 247 977 zł. Z tytułu planowanej refundacji ze środków PROW na wydatki poniesione w 2020 roku na zadanie pod nazwą budowa ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie w kwocie 297 815 zł. Refundację gmina otrzymała w 2020 roku. Ponadto z tytułu zmiany wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania pod nazwą przebudowa ulicy Polnej w Brusach zmniejszono dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych o 294 492 zł. Łącznie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 706 863 zł do 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Oraz z tytułu zmiany wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania pod nazwą budowa ulicy Długiej w Męcikale. Zmniejszone dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych o 655 670 zł. W dziale 855, rozdział 855-16, system opieku nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększono plan dochodów o 534 541 zł z tytułu zwłaszcza realizacji projektu pod nazwą Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środki niewykorzystane w 2020 roku w kwocie 587 341 zł. Rozdział 901 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono plan dotacji o 1 211 933 zł. Z tytułu zwiększenia dofinansowania projektu pod nazwą odwodnienie miasta Brusy wartość dofinansowania 7 715 810 810 zł 38 groszy to jest 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Wydatki zwiększono o 670 992 zł. I tak w dziale 600 rozdział 616 drogi publiczne gminy zmniejszono plan wydatków o 1 415 871 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na zadanie przebudowa ulicy Polnej w Brusach 601 790 zł, wartość zadania skorygowana na podstawie podpisanych umów z wykonawcami oraz zmniejszenie planu wydatków na zadanie budowa ulicy Długiej w Męcikale o 927 500 zł, również na podstawie podpisanych umów z wykonawcami.
W dziale 852, rozdział 85203, ośrodki wsparcia, zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 245 tysięcy zł na dokończenie zadania pod nazwą utworzenie środowiskowego domu pomocy, domu samopomocy na terenie gminy Brusy. W dziale 855, rozdział 855-16, system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, plan wydatków zwiększono o 587 340 zł i 48 groszy na realizację projektu pod nazwą Żłobek w Brusach, szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w związku z rozliczeniem dotacji na 2020 rok. W dziale 921, rozdział 921-16 biblioteki zwiększono plan dotacji celowej o 600 tysięcy zł na zabezpieczenie prac przy przebudowie i rozbudowie budynku Centrum Kultury i Biblioteki Jana Karnowskiego w Brusach. Proszę Państwa, to już uzasadnienie też do zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Było to już w trakcie dyskusji, też informacji pana burmistrza, jednakże no, pozwoliłem sobie przedstawić ważniejsze kwoty z myślą również o mieszkańcach, którzy słuchają, oglądają relacje z dzisiejszej sesji. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę. Jeżeli nie ma chętnych do zabrania głosu, przeprowadzimy głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Będzie to uchwała z kolejności 190 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 rok. Kto z Państwa jest za, proszę podnieść rękę i zagłosować na tablecie. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wyniki głosowania. W głosowaniu brało udział 11 radnych. Wszystkie głosy są za. W związku z tym Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 190. I proszę Państwa, kolejna uchwała związana z poprzednią. Jest to uchwała dotycząca zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Brusy na lata 2021-2029. I treść uchwały jest następująca. Na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska uchwala, co następuje. Uchwale nr 178 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Brusy na lata 2021-2029 uchyla się załącznik nr 1 i nr 2 i wprowadza się następujące zmiany. Pierwsze, przyjąć wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2029 wraz z prognozą długu, kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dwa, określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2029 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Jeżeli chodzi o uzasadnienie uchwały, no, głównym uzasadnieniem jest dostosowanie uchwały, dostosowanie wieloletniej prognozy finansowej do zmian w uchwale budżetowej. I tak, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2021 rok w wyniku dostosowania dochody bieżące po zmianach wynoszą 81 523 000 zł, zwiększenie o 2 212 226 zł. Dochody majątkowe po zmianach 9 353 091 zł, zmniejszenie o 139 532 zł. Wydatki bieżące po zmianach 76 705 703 zł i 3 grosze, zwiększenie o 2 634 275 zł. I wydatki majątkowe po zmianach 23 281 353 zł, zmniejszenie o 571 581 zł. Deficyt budżetowy bez zmian i wynosi 9 110 965 zł. Zmiany w wieloletniej prognozie na 2022 rok nie będę już, jeżeli Państwo pozwolą, nie będę przedstawiał. Jest to no, kwestia przyszłego roku, więc prawdopodobnie jeszcze te zmiany będą następować. Jest to wszystko przedstawione w materiałach sesyjnych. Jeżeli Państwo radni
chcieliby zapytać i uzupełnić informacje, bardzo proszę. Czy chciałby ktoś z Państwa radnych zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brusy na lata 2021-2029 zgodnie z przedstawionym projektem wraz z uzasadnieniem? Proszę o zagłosowanie. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wyniki głosowania. 11 głosów za. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę numer 191. I kolejna uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie wyrażenia opinii na temat przeprowadzenia referendum ludowego oraz poparcie rządu tymczasowego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Treść uchwały. Na podstawie ustawy o petycjach z przywołaniem ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nie uwzględnia się petycji wniesionej przez Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie wyrażenia opinii na temat przeprowadzenia referendum ludowego oraz poparcie rządu tymczasowego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Paragraf drugi. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy. Uzasadnienie. Proszę Państwa, przed sesją w trakcie obrad wspólnej komisji rady wnieśliśmy pewnego rodzaju zmianę do uzasadnienia. W tej chwili przeczytam ustaloną przez zgodnie tutaj jednogłośnie bez głosu sprzeciwu treść uzasadnienia. Więc treść uzasadnienia jest następująca. W dniach 22 lutego oraz 2 marca 2021 roku do Rady Miejskiej w Brusach wpłynęły petycje wniesione przez Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie wyrażenia opinii na temat przeprowadzenia referendum ludowego oraz poparcie rządu tymczasowego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Petycje te były przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniach 9 i 10 marca 2021 roku. W drugim spotkaniu uczestniczyli radni spoza komisji, przedstawiając swoje opinie. Komisja w toku przeprowadzonego postępowania uznała, iż petycje te zgodnie z artykułem 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wykracza poza kompetencje ustawowe Rady Miejskiej w Brusach. Ponadto treści zawarte w petycjach określone jako cel komitetu charakteryzują się poglądami, których Rada Miejska w Brusach jako organ administracji samorządowej w demokratycznym państwie nie będzie popierać. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? I proszę, proszę o podniesienie ręki. Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu wraz z uzasadnieniem? Proszę o zagłosowanie na tablecie, podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 11 radnych. Wszystkie głosy są za. W związku z tym stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 192 w sprawie rozpatrzenia petycji. Proszę Państwa, i uchwała kolejna i na tą sesję ostatnia w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie ze zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych punktach sprzedaży na terenie miasta i gminy Brusy z drugiej raty opłaty, o której mowa w artykule 11 ustęp 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Uzasadnienie. Dnia 10 lutego 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła brzmienie artykułu 31 ZZCA ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dając Radzie Miejskiej możliwość zwolnienia w roku 2021 przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Biorąc pod uwagę trudną sytuację branży gastronomicznej spowodowanej brakiem możliwości prowadzenia przedmiotowej działalności, wprowadzenie zezwolenia, o którym mowa wyżej, jest uzasadnione. Tyle treść uchwały, uzasadnienie. Ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie na tablecie. Kto jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Wyniki głosowania: 11 za. W związku z tym Rada jednogłośnie podjęła uchwałę numer 193 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty należnej 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W ten sposób dokończyliśmy punkt dotyczący podejmowania uchwał. Był to punkt 6 w tej chwili. Punkt 7. Interpelacje zgłaszane przez radnych wraz z odpowiedziami. Przedstawię w tej chwili treść interpelacji. Interpelacja z dnia 28 stycznia pana radnego Marcina Cyseskiego. Z uwagi na dobro i zdrowie mieszkańców naszej gminy proszę o ponowne zwrócenie się do dyrektora szpitala oraz starosty Chojnickiego z uwagami dotyczącymi działalności szpitalnego oddziału ratunkowego w Chojnicach. Zainspirowany niedawno interpelacją radnego Rady Miejskiej w Brusach Michała Kin w sprawie SOR postanowiłem zgłosić nieprawidłowość i nieprzyjemności, które dotknęły mnie osobiście, a z upływem czasu dowiadywałem się, że również innych pacjentów. W dniu 14 listopada 2020 uległem wypadkowi i poważnym urazem dłoni. Z poważnym urazem dłoni udałem się na SOR w Chojnicach. Moja pierwsza uwaga to jak pacjenci z różnymi urazami, odległościami muszą czekać nawet po kilka godzin na zimnym podjeździe dla karetek, a w środku ciepło i dużo wolnych krzeseł. Powinno być stworzone bardziej godziwe i komfortowe miejsce oczekiwania. Drugie zastrzeżenie mam do części personelu, a najbardziej do pani doktor, która mnie przyjmowała tego samego dnia co dziecko, które nie zostało należycie opatrzone. Również doświadczyłem niewłaściwego traktowania oraz aroganckiego tonu rozmowy. Mój przypadek też nie zakończył się wyleczeniem urazu, gdyż chyba nie zauważono złamania i nie usztywniono, a jedynie opatrzono ranę. Po ponownym zdjęciu rentgenowskim i stwierdzeniu złamania po 2 miesiącach, 15 stycznia 2021 roku, udałem się ponownie na SOR, niestety trafiając na tą samą panią doktor, która w ogóle nie zadbała i nie obejrzała zdjęcia, tylko kazała wykazać się inwencją twórczą i szukać pomocy w innych placówkach, wypisując coś, czego nikt w całości nie potrafi odczytać. Kartka w załączeniu. Ja jako rolnik hodujący zwierzęta nigdy nie zostawiam ich w potrzebie ani chwili i zapewniam opiekę przez cały rok, dlatego nie mogę zrozumieć, jak lekarz może być niemiły i bezduszny. Ponadto brak empatii pani doktor nie jest przypadkiem, gdyż dużo jest negatywnych opinii i komentarzy w terenie i internecie. Dlatego proszę zarządzających i dyrekcję szpitala
o przyjrzeniu się funkcjonowania szpitalnego działu ratunkowego, tak aby nikt nie musiał go opuszczać bez udzielonej pomocy, czy też był potraktowany w niewłaściwy sposób. Pismo burmistrza Brus, pan Maciej Polasik, dyrektor Szpitala Specjalistycznego imieniem Łukowicza w Chojnicach. W związku ze złożeniem przez radnego Rady Miejskiej w Brusach pana Marcina Cyzeckiego interpelacji w sprawie działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Chojnicach proszę o zajęcie stanowiska w wyżej wymienionej sprawy. Załącznik interpelacja i pismo Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach skierowane do burmistrza Brus. Szanowny pan Witold Osowski, burmistrz Brus. Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Łukowicza w Chojnicach w odpowiedzi na pismo z dnia 3 lutego 2021 roku informuje, że pacjenci po przejściu triagę, szybka ocena stanu pacjenta przez personel medyczny, pielęgniarkę, pielęgniarza, ratownika medycznego w punkcie segregacji medycznej oraz przypisaniu określonego koloru pilności przyjęcia w zależności od stanu klinicznego pacjenta i przeprowadzeniu wywiadu epidemiologicznego są wpuszczani do poczekalni w szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie oczekuje na przyjęcie przez lekarza. Jednocześnie informujemy, że ze względu na liczne zgłoszenia nieprawidłowości w pracy zdecydowaliśmy o zaprzestaniu współpracy z panią doktor. Zapewniamy zarówno pana burmistrza, jak i pana Marcina Cyseckiego, że nasz personel robi wszystko, co w ich mocy, aby każdy pacjent wymagający pomocy tę pomoc w niezbędnym zakresie otrzymał. Podpis dyrektor szpitala Maciej Polasik. Tyle interpelacji, odpowiedzi na interpelacje. Proszę państwa, i kolejny punkt porządku obrad, sprawy organizacyjne. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zgłosić jakieś sprawy organizacyjne? Bardzo proszę, nie widzę, tak? Pan Marcin Cyseski, bardzo proszę. Dziękuję, pan burmistrz też się zgłaszał, ale... Słabo słychać, Marcinie. Dziękuję, pan burmistrz też tutaj się zgłaszał, ale dobrze. Ja tylko tak króciutko odnośnie tej interpelacji. Jestem tak naprawdę częściowo tylko zadowolony z odpowiedzi dyrekcji szpitala. Odnośnie, że pani doktor może nie pracuje, to żal mi w ogóle nie jest, ale najbardziej mi doskwiera ten fakt, że pacjenci naprawdę z różnymi dolegliwościami na tym podjeździe dla karetek w zimnym, w przewiewie muszą oczekiwać, gdzie w środku naprawdę jest ciepło i są te krzesła i można zachować te dystanse, nie zarażając jeden się od drugiego i to powinno tak naprawdę być zmienione. Nie widzę tutaj w tej odpowiedzi, żeby coś takiego miało być zastosowane. I to tyle, dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać? Pan burmistrz, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja bardzo przepraszam, że w tym punkcie, ale jeszcze w nawiązaniu do tych sprawozdań komisji. Pan radny Olgierd Chlewski też wspominał o budynkach, tak, niezabezpieczonych. Rzeczywiście tutaj komisja rozwoju się tym zajmowała. Czy państwo radni sygnalizowaliście indywidualnie, czy to zarząd osiedla, i mam tutaj na myśli tą nieruchomość przy ulicy Gdańskiej 5. No, tak dla jasności sytuacji, bo te wnioski, które są z zarządu osiedla, czy one się pojawiają z komisji, one są kierowane dalej, ale wychodzi pismo, mam w tej chwili no je tutaj też przygotowane do kancelarii radcy prawnego, do pełnomocnika, akurat właściciela tej posesji przy ulicy Gdańskiej 5, ponieważ jest nałożona decyzja na rozbiórkę i to jest jakoś do połowy, tak, tego roku, ale z prośbą też o przyspieszenie, także to z każdej strony jakby to ponawiamy. Natomiast kwestia akurat
tej posesji, która jest w narożniku pomiędzy ulicą Myśliwską a Gdańską, to jest też przygotowane i po tych Państwa sygnałach, i ze strony innych mieszkańców. Ponownie pismo do właściciela, jak również akurat to już jest też starsza osoba, też do dzieci, tak, czy tutaj, no, którzy też niejako mają jakieś zawsze obowiązki też, aby na to zwrócić uwagę, bo rzeczywiście jest budynek, który zagraża niebezpieczeństwu, stodoła. No, te prace muszą być jakby wykonane, zabezpieczone przez właścicieli tych obiektów. Także mam nadzieję, że tutaj to do końca też doprowadzimy. I to, proszę Państwa, tyle. Ja mam też jeszcze taką kwestię organizacyjną. Nie będę uszczegóławiał, bo wiem, że Państwo też radni nieraz występujecie o pewne informacje, które chcielibyście uzyskiwać. Ja mam taką prośbę, bo nieraz zgłaszacie się do moich współpracowników, że pewne dane, pewne informacje potrzebujecie. To nie jest tak, że też wszystko przygotuje się od ręki. Pewne informacje trzeba przygotować, trzeba przetworzyć i oczywiście jak najbardziej w tym zakresie, co może być udzielone, co powinno być udzielone, będzie przygotowane. Dlatego nawet tutaj sugerowałbym, żeby jednak, jeżeli jest jakaś potrzeba, złożyć to jako wniosek też na piśmie do biura rady i wtedy osoby, które odpowiadają za przygotowanie pewnych danych, je po prostu przygotują. A jeżeli będzie wątpliwość jakaś w tym wniosku, że coś jest niezrozumiałe, czy na przykład jak Państwo będziecie to składać, to można sobie to wyjaśnić, dopytać, ale to trafi do osób też merytorycznych, które te pewne dane przygotują. Bo też jest sytuacja taka, że do pewnych danych, do pewnych wydawanych decyzji tego dostępu nie ma, jest ochrona pewnych danych, nie wszystko można też uzyskiwać, ale są informacje, które można przetwarzać, tak? Przetworzyć je bez podawania danych osobowych i jak najbardziej, bo to często są tematy, które można sobie przygotować i też je poruszać na poszczególnych komisjach jak najbardziej, ale to w celach takich naprawdę też organizacyjnych, bo nieraz wiem, że są telefony, sygnały i czegoś nie ma od ręki, nieraz ktoś mówi, nie jestem w stanie przygotować, nie przygotuję, ale też dla porządku proszę złożyć wniosek, to nieraz wystarczy jedno, dwa zdanie odręcznie, żeby to trafiało też po prostu przez biuro rady. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. O, pan Dariusz Rutowski i Marcin, później Marcin Cyseski. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam taką propozycję, czy w przyszłości na kolejnych sesjach w ramach porządku obrad mogłaby się znaleźć informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Brusy. Chodzi tutaj o informacje, może najlepiej z policji, czy jak tutaj wygląda bezpieczeństwo na terenie gminy Brusy, ile osób tam zostało ukaranych, jakie są problemy, jakie po prostu. Chodzi tutaj o to, żeby społeczeństwo było poinformowane na temat stanu bezpieczeństwa. Wiele interpelacji dotyczy właśnie bezpieczeństwa i myślę, że tutaj by było takie wyjaśnienie jak najbardziej wskazane. Dziękuję. No, co roku były takie sesje, na których stan bezpieczeństwa był omawiany. No nie wiem, był najczęściej z udziałem gości. No w tym roku nie wiem, jak to będzie trochę częściej właśnie tym udziałem innych osób. Natomiast taki na pewno w którejś sesji, myślę, że jeszcze w tym półroczu taką analizę, taki punkt do porządku obrad sesji wprowadzimy i stan bezpieczeństwa będziemy omawiać. Najpierw na komisji prawdopodobnie tutaj, a później też na sesji. I pan Marcin Cyseski, bardzo proszę. Tak, ja tak króciutko. Panie burmistrzu, mówimy o tych pustostanach. Chciałbym też dopytać przy okazji, bo tych budynków takich grożącym bezpieczeństwu mamy jeszcze kilka, a mianowicie na ulicy Polnej i na ulicy Szkolnej. I z nimi też by trzeba było jakiś porządek zrobić. Dobrze, proszę.
Proszę Państwa, czy to są już wszystkie sprawy organizacyjne, tak? Bo tak już troszeczkę rozszerzamy teraz nawet poza sprawy organizacyjne. Nie widzę. Czy Pan Burmistrz jeszcze chciał coś dopowiedzieć, czy już nie? Panie Przewodniczący, jeżeli można, to oczywiście słyszałem tutaj te pytania, tak, budynki, które zagrażają bezpieczeństwu, muszą być wszystkie zabezpieczone. Rozumiem też na ulicy Polnej, to jest akurat nasz obiekt, tak, który akurat musimy ostateczne decyzje podjąć co do tego obiektu. Zresztą chcę, proszę Państwa, też zwrócić uwagę, bo Państwo omawiacie już kolejne projekty uchwał związane z zasadami wynajmu mieszkań czy z budownictwem mieszkaniowym. Sygnalizowałem to wcześniej, że dla nas ten rok też jest bardzo ważny na podjęcie pewnych działań związanych z naszym budownictwem mieszkaniowym, tak, socjalnym, komunalnym, bo mamy też ileś obiektów, żeby przeanalizować to, czy rzeczywiście wszystko nam jest potrzebne, niezbędne, bo wiemy, że posiadamy pewne obiekty, które wymagałyby przebudowy, napraw, remontów, a efekt mieszkaniowy jest nieduży, to znaczy, że tych mieszkań powstaje niewiele i mamy dużo decyzji do podjęcia, jeżeli chodzi o ten cały program związany z mieszkalnictwem. No i też akurat w kontekście programów, które proponuje rząd, z czego moglibyśmy skorzystać, ale nie chciałbym tego tematu też rozwijać, to jest jedno. Natomiast jeszcze odnośnie tego bezpieczeństwa, króciutko, bo tutaj pan przewodniczący Komisji pewnie Rozwoju Bezpieczeństwa Publicznego, pan Olger Chlewski, mógłby też odpowiedzieć. Znaczy, czy mało? Zawsze było, czy bywało jeden raz takie sprawozdanie i to w zupełności wystarczało, bo może być takie sprawozdanie, możemy sobie zaprosić też komendanta, powiatowego komendanta policji, tak jak to nieraz praktykowaliśmy, tak, ale to są też takie tematy do omówienia na komisjach, tak, i na komisjach można sobie wtedy też ustalić, co przedstawić też na sesji, no bo to są tematy tematyczne, to znaczy tematy akurat takie, które no, trzeba poruszać na komisjach, po to te komisje są, ale niekoniecznie to musi bywać częściej, bo jest roczne sprawozdanie o sytuacji, to w zupełności wystarcza. Natomiast jeżeli są takie już pojedyncze punkty związane z bezpieczeństwem, one się zawsze pojawiają, jakieś zagrożenia, no to poruszamy to po prostu na bieżąco. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za udział, wszystkim Państwu za udział w dzisiejszej sesji i zamykam 22. sesję Rady Miejskiej w Brusach.